Basil Rathbone jako Sherlock Holmes i Nigel Bruce jako dr Watson w filmie z serii Sherlock Holmes Perła Śmierci. W pozostałych rolach scenariusz Bertram Milhauser na podstawie opowiadania Artura Conan Doyle'a pod tytułem Sześć popiersi Napoleona. Reżyseria Roy William Neal. Kto tam? Stewart. Chyba nie jesteśmy jeszcze w Dover. Nie, sir. W kabinie radiowej czeka na pana wiadomość. Już idę. Za 15 minut będziemy w Dover. Coś takiego. Musiałem usnąć w samym środku naszej interesującej rozmowy. Co też pani sobie o mnie pomyśli? Wiedziałam, że jest pan zmęczony, dlatego byłam cicho. Za nic bym pana nie obudziła. Jaka pani miła. Opowiadał mi pan o swoich różach. Tak, moje piękne róże. Jestem z nich bardzo dumny. Chyba zbliżamy się do Dover. O tak, w rzeczy samej. Tak. Klify białe jak lilie. Obawiałam się tej chwili. Dlaczego? Zrobiłam dużo zdjęć, a celnicy mogą kazać mi otworzyć aparat. Film by się prześwietlił i straciłabym zdjęcia. Byłoby szkoda. Świadczyłby mi pan wielką przysługę, przenosząc go przez komorę celną. Cóż, nie wiem. Powiedziałby pan, że to pański. Wobec duchownego nie będą aż tak surowi. Miłe, niewinne kłamstewko, czy tak? Dobrze, moja droga. O mało nie wypadł za burtę.
komora celna. Pan z polecenia Muzeum Królewskiego? Tak. Przywiózł pan perłę bordziów? Tak. Zaraz ją pokażę. Sprytna sztuczka. To niezbędne. Proszę bardzo. To ta wiadomość, którą przesłano mi na statek. To był podstęp, żeby wywabić mnie z kajuty. Jest pan. Już się bałam, że... O nic mnie nawet nie pytali. Jak ja się panu odwdzięczę? Wystarczy, jak mi pani prześle jedną z tych fotografii. Z przyjemnością. Do widzenia. Giles. Wsiadaj. Ile razy ci mówiłem, żebyś była cicho, dopóki nie zamkniemy drzwi? Przepraszam, nie spodziewałam się ciebie. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Jesteś piękniejsza niż zwykle, Naomi. Cieszę się, że wróciłam. My także się cieszymy. My? Nieoczekiwanie powrócił twój stary przyjaciel. Rozpytywał o ciebie. Kto? Znalazłem go buszującego w swoim pokoju. Hałasował jak zwierz. Chyba nie mówisz o... Tak, moja droga, to Creeper. Nie jadę do domu. Będziesz bezpieczna. Trzymam go pod kluczem. Wracajmy do interesów. Udało się? Sam sprawdź. Uszczeliłam papierem, żeby nie grzechotała. Nigdy nie widziałam tak dużej perły. Nic nie rozumiem. Ktoś cię wykiwał, moja droga. Drogi konowerze, wybacz mi, że pozwoliłem sobie zwrócić perłę bordziów prawowitemu właścicielowi, szczerze oddany S.H. Sherlock Holmes z Baker Street. Może byś mi powiedział, co robiłeś? Po kolei pozwól mi usunąć charakteryzację. Jestem sztywny jak marynowany śledź. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, co robiłeś. Zabawiałem się w złodzieja. Zajrzyj do kieszeni mojego płaszcza. Co znalazłeś? Jakąś książkę. Otwórz ją. Właśnie trzymasz w ręku 50 tysięcy funtów. Co? To niemożliwe. Śmiertelnie możliwe. Nosi na sobie krew 20 osób. Skąd ją masz? Od uroczej młodej damy. Naomi Drake, alias Yvette de Jour, alias Lisa Ranini. Pierwsze słyszę. Nie znasz też pewnie Gilesa Conovera. Nie mogę zaprzeczyć. To niesamowita sprawa, Watsonie. Ten człowiek to plaga Europy. Mimo to nikt o nim nie słyszał. To go stawia na szczycie kroniki kryminalnej. Co takiego zrobił? Wszystko i nic. W całej jego diabolicznej karierze policja nie była w stanie niczego mu udowodnić. Wyobraź sobie zbrodnie bez motywu, kradzież bez śladu, morderstwo doskonałe, a będziesz miał Gilesa Conovera. To zdumiewające, Holmesie. 2 lata temu porzucił teren swego działania, ale mamy powody twierdzić, że znowu wrócił do Anglii. Gdyby udało mi się uwolnić społeczeństwo od tego potwora, uznałbym, że moja kariera sięgnęła zenitu. Gdzie to jest? Uważasz, że za kradzieżą tej perły kryje się Conover? Niczego nie byłem bardziej pewien. Posłuchaj. Perła, schowaj ją.
Zgaś światło. Panie Holmes, przepraszam, Lestrade, spodziewałem się Gilesa Conovera. Proszę wejść. Dobry wieczór, doktorze Watson. Rozumiem, że Scotland Yard został poinformowany o kradzieży perły, tak? Ale daj mu ją, Watsonie. Cóż to za sposób obchodzenia się z perłą Borgiów? Zapewniam pana Lestrade, że dopilnuję, aby ta perła spoczęła w najgłębszym skarbcu Królewskiego Muzeum. Muzeum Królewskie. Francis Digby, kurator. Cenna to za mało powiedziane. Niech pan spojrzy na nieskazitelność powierzchni, na naturalną symetrię. To cud piękna. Przerażające to piękno. Czy to nie za mocno powiedziane? Pomyślcie o jej krwawej historii, o losie nieszczęśniku, w którym wpadła w ręce. Aleksander Borgia został otruty. Karol Hiszpański oszalał. To niebezpieczny klejnot, Digby. Byłaby lepiej dla wszystkich, gdyby znowu pogrążył się w oceanie. Panie Holmes, nie można podchodzić do narodowego skarbu z taką kawalerską fantazją. Proszę podnieść klosz, inspektorze. Proszę bardzo, cała i zdrowa. Czyżby? Mówię wam, że poluje na nią Giles Conover. Czy nie lepiej byłoby postawić przy niej strażnika? W tym momencie czuwa nad nią 100 strażników. Być może się mylę, ale nie rozumiem, co może powstrzymać złodzieja przed zbiciem szyby. Może zechce pan spróbować, Watsonie? Owszem, nie musimy tłuc klosza. Zdejmę go. Proszę bardzo. Spokojnie, Bates. To tylko pokaz. Poproszę o perłę, doktorze. Co znowu? To chyba rozwiało pańskie obawy, doktorze Watson. Zapraszam panów do mego biura, wytłumaczę, co zaszło. Jak to działa, Holmesie? Elektryczność, najwyższy kapłan pozornego bezpieczeństwa. Jak panowie zauważyli, jesteśmy dobrze strzeżeni. Poruszenie każdego przedmiotu w tym muzeum włącza alarm. Bardzo pomysłowe. Panie Digby, gdzie się steruje tym sprytnym urządzeniem elektrycznym? Druty biegną do tego pokoju. Oczywiście są ukryte. Oczywiście. Myślę, że nie jesteśmy już potrzebni. Watsonie, do widzenia, Digby. To było bardzo interesujące. Do widzenia, panie Digby. Do widzenia. Miłego dnia, inspektorze. O, najmocniej przepraszam. Wypadki chodzą po ludziach. Niech pan uważa. Mój nowy kapelusz. Przepraszam pana, Digby. Zapewniam, że nic się nie stało. Przeciwnie, obawiam się, że stała się rzecz straszna. Czy wszystkie dzieła sztuki w tym pokoju są podłączone do systemu bezpieczeństwa? Większość, a dlaczego? Na przykład ta grafika Hogarta. Jak najbardziej, to bezcenny oryginał. Zdejmij ją, Watsonie. O nie, ja już się najadłem wstydu.
Ja nie boję się ani alarmów, ani strażników. Nic nie rozumiem. Co się stało? Dlaczego alarm milczy? Ponieważ nie jest wart złamanego pęsa. Wszystko zależy od trzech drutów za tą chińską kotarą. Skąd pan wie? Sam mi pan powiedział, że są ukryte. Jedyna zasłonięta w tym pokoju ściana jest za tą kotarą. Rozłączyłem kable, kiedy zbieraliście te ozdoby. Chciałem wam pokazać, że aby tego dokonać, nie trzeba być aż tak pomysłowym jak Giles Conover. Zamkniecie teraz tę perłę w najgłębszym skarbcu w całej Anglii? Łapać złodzieja. Otworzyć drzwi. Perła zniknęła. Zabrał ją robotnik. Pobiegł za nim Banks. Nic nie rozumiem. Alarm milczał. Zasłony nie opadły. Kable były rozłączone. Dzięki panu Holmesowi. Wdzięczny naród wzniesie panu pomnik, panie Holmes. Wspaniale zademonstrował pan swoje zdolności. Wszystko przez pana, panie Holmes. Bzdura. Skąd mógł wiedzieć, że ktokolwiek... To bardzo proste, drogi Watsonie. Dzięki dedukcyjnemu rozumowaniu. Zamknij się, Lestrade. To ma być dedukcja? Oddać perłę Bordziów jak funt herbaty? 50 000 funtów. I to nie herbaty. A to kto? Człowiek, który chciał być złapany, pan Giles Conover. Jak się pan ma, Holmes? Nic nie rozumiem. Ten człowiek pracował u nas od kilku tygodni, miał znakomite referencje. Nie wątpię. Każdy pracownik tego muzeum jest dokładnie sprawdzany. Panie Digby, pan Conover jest człowiekiem nieskończenie ostrożnym. Dziękuję, panie Holmes. Jest nikła szansa, że jego wspólniczka, panna Naomi Drake, nie odpłynęła z tą perłą statkiem z Dover do Ostendy. Z jaką perłą? Przeszukałeś go, Bates? Tak, inspektorze, jest czysty. Może ją połknął. Nie ma jej. Inaczej nie pozwoliłby się złapać. Czy w czasie ucieczki gdzieś się zatrzymywał? Kogoś spotkał? Tak, gdy skręcił za róg, wpadł na jakąś kobietę. Przyjrzał się jej pan? Nie za bardzo. Wtedy pozbył się perły. To była jego wspólniczka. Ta sama dziewczyna, co na statku. Możliwe. Czy mógłby pan zatrzymać pana Conovera? Nie dość błędów jak na jeden dzień, panie Holmes? Praca w muzeum nie jest przestępstwem. Nie jest też przestępstwem uciekać, gdy cię gonią. Za co mam być uwięziony? Za rozbicie szyby? Dziękuję panu, Conover. Proszę go zabrać. Na jak długo może go pan zatrzymać? Słyszał pan, co mówił? Właściwie to nie możemy. Dzień? Dwa? Powiedzmy dwa. Dobrze. Co w tym dobrego? Potrzebujemy perły, a nie jego. Do tego właśnie zmierzam, Watsonie. Albo kobieta, na którą wpadł, była jego wspólniczką i ona ma perłę, albo udało mu się jakoś ją schować w czasie ucieczki. Jeśli ukrył ją w jakimś prowizorycznym miejscu, to nie spocznie, dopóki nie przejmą jej jego wspólnicy. Będzie chciał przesłać im wiadomość, a my musimy mu to umożliwić. Ale jak? A może byśmy pozwolili, aby przysłano mu posiłki z miasta? Posterunek policji. Pokój aresztantów. Oto, panie inspektorze, taca pana Conovera. 10 do 1, że jest tu gdzieś jakaś informacja, tak? Co czyni pana takim pewnym? To poprosił mnie o długopis i obiecał funta, jeśli nikomu o tym nie powiem. Ach tak, sprytnie. Ale są sprytniejsi. Pan Giles Conover pomylił adres. Nie ma do czynienia z Sherlockiem Holmesem. Tu nie ma. Mógł przykleić coś pod spodem.
Najważniejsze to mieć bystre oko. Na niewiele się to panu zdaje. Każdy może się pomylić, nikt nie jest doskonały. To dziwne. Mam cię, panie Conover. Potrzymaj to. Co tam jest? Zaraz zobaczysz. Założę się, że wiadomość do jego wspólnika. Wyjmę kasztany z ognia za pana Holmesa. Myślał, że mnie wykiwa. Zaraz się dowiemy, gdzie jest ukryta perła Borgiów. Awans murowany. Drogi Lestrade, jest pan wielkim głupcem, Conover. Co tam jest napisane? A co cię to obchodzi? Tam nie jest napisane, gdzie ukryto perłę Borgiów. Uporządkuj tacę i dopilnuj, żeby wróciła do restauracji. Ten Holmes i jego teorie. Ruszaj się, do roboty. Co się tak gapisz na ten talerz? Nie gapię się, zmywam. Nie płacę ci za to, że śpisz na stojąco. Odczep się, grubasie. Sam sobie zmywaj te brudy. Nie możesz tego zrobić. Ładna pogoda, prawda? Holmesie, doprowadzasz mnie do szaleństwa. Rzępolisz na tych skrzypcach, jakby cię nic nie obchodziło, podczas gdy szarga się twoją reputację. Drogi Watsonie, przestrzegam cię przed biciem dziennikarzy. To niegodne. Ten idiota na to zasłużył. Skąd wiesz, że uderzyłem dziennikarza? Spostrzegawczość, mój drogi. Wszedłeś z dwoma egzemplarzami porannej gazety, które kupujesz tylko wtedy, gdy chcesz wyciąć jakiś artykuł do swego archiwum. Mówisz o mojej reputacji, więc pewnie jestem obiektem obelżywego ataku w związku z kradzieżą perły Borgiów. Niestety tak. Ten artykuł sugeruje, że masz udział w zyskach, co by znaczyło, że współpracujesz z Conoverem. Zgadzam się z tym, Watsonie. Nie wątpię, ale skąd wiedziałeś, że go uderzyłem? Wpadłeś tu jak burza i nakrzyczałeś na mnie jak matka na dziecko, które właśnie wyciągnęła spod tramwaju. Ten ludzki odruch sugeruje, że kruszyłeś kopię w mojej obronie. To się nazywa dedukcja. Wystarczy zauważyć, że masz otartą skórę na kostkach prawej dłoni. Nie bolało. Biedny stary Watson. To w twoim stylu stanąć w obronie kogoś, kto został skompromitowany. Bzdury, byliśmy już w gorszych tarapatach. Obawiam się, że nie. Siadaj, przyjacielu. Co my tu mamy? Wędzonego łososia. Łosoś, wspaniale, umieram z głodu. Proszę. Nie wstawajcie. Wpadłem tylko, żeby wam powiedzieć... Wiem, że nie może pan dłużej trzymać Conovera. Właściwie to już go pan wypuścił. Tak jest. Skąd pan wie? To prost, drogi Lestrade. Obaj wiemy, że bez aktu oskarżenia nie można przetrzymywać nikogo dłużej niż 48 godzin. Proszę się częstować. Dziękuję. Muszę już iść. Aby rozwikłać kolejną zagmatwaną zbrodnię? Może pan to tak nazwać, doktorze, ale dla mnie to tylko kolejne morderstwo. O kogo chodzi? Facet o nazwisku Harker, żołnierz. Horace Harker? Znał go pan? Pamiętam go. Był majorem w Indiach. Przeszedł na emeryturę. Został zamordowany? Ktoś skręcił mu kark. Muszę już iść. Chwileczkę. Co pan powiedział? Ktoś mu skręcił kark, przerwał rdzeń. Tak jest. O co chodzi? Nareszcie, Watsonie, na to właśnie czekaliśmy. Spokojnie, nic z tym tajemniczego. Najpewniej przewrócił się w czasie walki.
Nonsens. Twój płaszcz, Watsonie. O co chodzi? Pomożemy panu Lestradowi. A co z perłą Bordziów? Chodzi właśnie o nią. Chodzi o perłę Bordziów. Pomożemy Lestradowi. Tak pan go znalazł? Tak, sir. Dotykał go tylko lekarz sądowy. Złamany kark? Czysta robota. Zmarł natychmiast. Pozwoli pan, żeby dr Watson go obejrzał? Oczywiście. Dziękuję. Watsonie, sprawdź, w którym odcinku nastąpiło złamanie. Stawiam na lędźwiowy. Brednie. Murdock, kto znalazł ciało? Ona, sir, gospodyni. Przyszła sprzątnąć po kolacji i znalazła go leżącego. Nic więcej nie udało się z niej wyciągnąć. Później z nią porozmawiam. Nie robiłbym tego na pana miejscu, Lestrade. Ta kobieta jest w szoku. Moim zdaniem to coś w rodzaju katalepsji. Nie pytam pana o zdanie. Murdock, zabierz ją do szpitala. Nie widzisz, że cierpi na... Jest w szoku? Proszę ze mną, wszystko będzie dobrze. Widzę, że major Harker bardzo cenił Napoleona. Chyba trochę przesadził. Ja mam inne zdanie. Gdzie nastąpiło złamanie? Tak jak myślałeś, w jednym z kręgów lędźwiowych. Trzecim. Nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. A ja mam. Naprawdę? Było tak, jak myślałem. Włamywacz wszedł przez to okno. Widzi pan, Holmes, że pańska pomoc była zbyteczna. Proste jak 2 razy 2? Morderca wszedł przez otwarte okno, major Harker właśnie jadł kolację. Co dalej? Podszedł cicho do swojej ofiary. Zaczęli się szamotać po całym pokoju. Wpadli na stół i porozbijali naczynia, po czym Harker upadł i złamał kręgosłup. Proste. Bardzo proste. Dzieci mnie proste. Ale jakim cudem w czasie bójki zrzucili ze stołu wszystkie naczynia? Oprócz tego srebrnego dzbanka i kompletu sztućców. Przykro mi, ale nie jestem mocny w psychologii dzbanków, noży i widelców. Ciekawe, po co potłuczono tę porcelanę? To właśnie czyni tę sprawę dziwną. Rozbito tylko talerze, gipsowe ozdoby, porcelanowe bibeloty. Dlaczego? A ten złamany kręgosłup? Człowiek nie może się tak po prostu przewrócić i skręcić kark. Masz rację, Watsonie. Major Harker został zabity z premedytacją. I pewnie może pan wskazać sprawcę? Tak, znam tylko jednego zabójcę, który posługuje się tą techniką. Co? On już od dawna nie żyje. Pamięta go pan? Jakże mógłbym zapomnieć Hoxtona Creepera? Ja go nazywałem Hoxton Horror. To potwór, Watsonie. Bawola piersi, ręce jak u goryla. Swym ofiarom łamał karki zawsze przy trzecim kręgu odcinka lędźwiowego. Przerażające. Chce pan powiedzieć, że on żyje? Przecież 2 lata temu zabili go podczas próby ucieczki z Diablej Wyspy. Czyżby? Założę się, że właśnie w tej chwili jest w Londynie. Niech pan się trzyma swoich teorii, ja pozostanę przy swoich. Doskonale. Może pan coś dla mnie zrobić? Niech pan prześle do mnie na Baker Street wszystkie te skorupy. Dobrze, ale po co one panu? Na pamiątkę. Chodźmy, Watsonie, nic tu po nas. Niech pan to pozamiata, Lestrade. Jednego nie zdradziłem Lestradowi. Nie mogę tego udowodnić, ale Hoxton Creeper wyręczał Conovera w każdej mokrej robocie. Gdy usłyszałeś, że major Harker ma skręcony kark, od razu podejrzewałeś Creepera? Oczywiście, to nie może być przypadek, że Creeper wkracza na scenę w chwili, gdy Giles Conover wraca do Londynu. Harker nie mógł mieć nic wspólnego z tym gangiem. Oczywiście, że nie. Może pudełko zapałek, panowie? Musi być jednak jakiś związek, skoro złamali mu kark. Przypuszczam, że Giles Conover stracił perłę Bordziów i podobnie jak my, rozpaczliwie stara się ją odzyskać. Naprawdę tak sądzisz? Jestem tego tak pewny jak tego, że w tej chwili jesteśmy śledzeni. Nie oglądaj się, Watsonie.
Czy masz swój rewolwer? Tak, przygotuj go. Może taksówkę? Nie, dziękuję. Chodźmy, Watsonie. To gang Conovera. Jesteśmy na właściwym tropie. Dzięki wspaniałej pracy inspektora Lestrade... Wspaniała praca. Bzdury. Lestrade nie zauważyłby nawet pasów na zebrze. Zatrzymano gospodynię. Jak taka drobna kobieta mogłaby skręcić kark mężczyźnie? Lestrade to idiota. Czego opinia publiczna nie wie, o to się nie martwi. To dziwne. Przed chwilą tu był. Tajemnicza sprawa. Co zrobiłby Holmes? Wiem, odtworzyłby fakty. Siedziałem. Wycinałem. Klej. Sięgnąłem po fajkę, zapałki. A więc powinien być... Eureka. Czysta dedukcja. Niech no tylko opowiem Holmesowi. Sam nie zrobiłby tego lepiej. Pierwsze drzwi na prawo. Dziękuję pani. Proszę. Doktor Watson, jak sądzę. Czy jest pan Holmes? Wyszedł, ale zaraz wróci. Może pan zaczeka. Dziękuję bardzo. Proszę spocząć. Dziękuję. Może papierosa? Nie, dziękuję. Lekarz odradził mi papierosy. Ale czy mógłbym... Oczywiście, zapałki są na stole. Bardzo podupadłem na zdrowiu od czasu tego strasznego wypadku w zamku Farnsworth. Zamek Farnsworth? Wiedziałem, że skądś pana znam. Chwileczkę, zaraz zgadnę, kim pan jest. Naprawdę? Tak, prosta dedukcja. Pochylone ramiona naukowca, jasne oblicze duchownego. Musi pan być bratem lorda Farnsworth'a, archidiakonem Farnsworth'em. Nie, nie jestem archidiakonem. Więc to pan znalazł ciało w wannie. Nie, ciało znalazł szef służby. Było w szafie. Uduszony, prawda? Nie, zastrzelony. Zastrzelony. To był wuj lorda Farnsworth'a? Ja jestem wujem lorda Farnsworth'a. Oczywiście pomyliłem się. Pan jest jego wujem. A nazywa się pan Theophilus Kirby, wuj i biograf lorda Farnsworth'a. Oczywiście, pamiętam pana. Holmes ucieszy się z tego spotkania. Trochę się spóźni. Ale może mógłbym go w czymś się zastąpić. Podobnie jak jemu nieobcem jest dedukcyjne myślenie. Na przykład,
Widzę, że ma pan jakiś kłopot. Przeciwnie, nigdy nie byłem szczęśliwszy. Ach tak, pomyliłem się. Szukałem sposobów, w jaki mógłbym się odwdzięczyć panu Holmesowi. W końcu znalazłem coś, co sprawi mu radość. Wielki słownik doktora Johnsona. Wczesne wydanie. Wczesne wydanie. Słownik doktora Johnsona. Ciekawe. Będzie zachwycony. To bardzo miłe. Sam jestem poniekąd kolekcjonerem. Napisałem małą dedykację. Może jest trochę kwiecista, ale płynie ze szczerego serca. Jest nieco osobista. Tak, oczywiście. Nie chciałby pan, żeby przeczytał ją pierwszy? Rzeczywiście. Jest pan bardzo wyrozumiały. Dziękuję bardzo. Obawiam się, że muszę już iść. Przykro mi, nie mogę dłużej czekać. Proszę się nie martwić książką. Daję słowo, że Sherlock Holmes otworzy ją pierwszy. Będę bardzo szczęśliwy. Bardzo. Do widzenia panu. Szkoda, że musi pan iść. ...1757. Bardzo stare wydanie. Musi być cenne. Kto? Pani Pennyweather? Tu nie ma żadnej pani Pennyweather. Mówi doktor Watson. Pomyłka. Holmes chyba nie miałby nic przeciwko temu, gdybym... Proszę. Dzień dobry, panie Hudson. Przyniosłam herbatę. Gdy wróci pan Holmes, niech pan dopilnuje, żeby coś zjadł. Oczywiście, z przyjemnością. Tak trudno go skłonić do jedzenia. Dzień dobry, panie Hudson. Właśnie przyniosłam herbatę. Niech pan nie zapomni wypić. Nie zapomnę. Witaj, Watsonie. Szkoda, że się spóźniłeś. Miałeś gościa. Żałował, że cię nie zastał. Jakiego gościa? Theophilus Kirby, wuj Lorda Farnsworta. Pamiętasz sprawę Farnsworthów? Owszem, pamiętam również Theophilusa Kirby. Typ naukowca. Jak większość naukowców, biedny jak mysz kościelna. Czego chciał? Przyniósł ci prezent. Pierwsze wydanie słownika doktora Johnsona. Warte mnóstwo pieniędzy. Pełen wdzięczności napisał w środku dedykację. Miło z jego strony. Nie przeczytasz? Napijesz się herbaty? Dziękuję, postaw tam. Wdzięczność to rzadka cecha. Zobaczymy, co napisał. Watsonie, paliłeś cygaro? Nie, on palił. Dobrze pamiętam, że Kirby nie był palaczem. A jeśli nawet, to nie paliłby drogich boliwarów, sprowadzanych z Hawany specjalnie dla koneserów. Jeśli nie jesteś pewny, to porównajmy jego pismo. Mamy na półce kilka oryginalnych przykładów. Nie dotykaj tej książki. Przykro mi, Watsonie, ale jeśli się nie mylę, gościłeś pana Gilesa Conovera. Odsuń się od książki. Wielkie nieba. To było przeznaczone dla ciebie. Co za satysfakcja. Satysfakcja? Tak. Nie zadałby sobie tyle trudu, gdybym nie był na jego tropie. Co znaczy, że nie znalazł jeszcze perły Borgiów. Tak, Lestrade? Co? Niech pan powtórzy. Proszę niczego nie dotykać. Czy pan nie rozumie? Zaraz będę. O co chodzi? Kolejne morderstwo. Starsza pani, złamanie kręgosłupa i mnóstwo potłuczonej porcelany. Tak właśnie znalazłam moją siostrę. Spokojnie, moja droga. Czy pani tu mieszka, panno Carey? Nie. Uczę historii w szkole w Cardiff. Przyjechałam tu na wakacje.
Ta kartka, panie Holmes, to ostatnia rzecz, jaką napisała. Dla drugiej Ellen z wyrazami miłości, by zainspirować ją i jej uczniów. Co to było, panno Carrie? Nie wiem. Nigdy się nie dowiem. Znalazłam ją na biurku. Niech pan tak nie stoi. Niech pan znajdzie tego potwora, który to zrobił. Panno Carrie, chciałbym panią zapytać, dość już pytań. Proszę ze mną. Dam pani środek uspokajający. Zadzwonię po pielęgniarkę. Zaraz wszystko będzie dobrze. Biedna starsza pani. Złamanie karku? Czysta robota. Podobnie jak major Harker. I znowu znajdujemy ciało w potłuczonej porcelanie. Jak pan to tłumaczy? Przypadek. Czyżby? To dziwne. Dwa morderstwa w odległych krańcach Londynu. Ofiary nie mają ze sobą nic wspólnego. Skręcone karki i potłuczona porcelana. W czasie walki wszystko może się potłuc. Łącznie z talerzami, które wiszą na ścianie, w drucianych siatkach? Jeśli wpadła w histerię, mogła zrobić wiele zaskakujących rzeczy, ale nie biegałaby po ścianie jak mysz. Te talerze zdjęto i potłuczono na umyślnie. Stało się to, gdy już nie żyła. Czy to kolejna pańska teoria, Holmes? Nie, to fakt. Łatwy do udowodnienia. Jeśli uniesie pan ciało, przekona się, że pod spodem nie ma ani okruszka porcelany. Zaraz pokażę, że pan się myli. Pomóż mi, Bleeker. A nie mówiłem? Porcelanę potłuczono, gdy ciało leżało już na podłodze. Pytanie dlaczego? Według mnie mamy do czynienia z monomanem. Po każdym morderstwie wpada w furię i zaczyna wszystko niszczyć. Ale dlaczego tylko bibeloty? Dlaczego morderca, który mógł złamać kark majorowi Harkerowi, wyładowuje się na filiżankach i spodeczkach, kiedy mógłby łatwo rozbić krzesło albo stół? Nie można przewidzieć reakcji kryminalisty. Nonsens. Specjalnie działa według planu. Mógłby pan zebrać te skorupy i przesłać je do mnie na Baker Street? Po co? Nie znajdzie pan żadnych odcisków palców. Być może. Ale punktem wspólnym tych morderstw jest potłuczona porcelana. Musimy szybko rozwikłać tę tajemnicę. Nie zdaje pan sobie sprawy, że w mieście grasuje potwór? Nie wiemy dlaczego ani gdzie, lecz w każdej chwili... Przeklęty kot. Przysiągłbym, że go wypuściłem. Co dziwne. Jestem pewny, że zaciągnąłem kotary w bibliotece. Morderca atakuje ponownie. Potłuczone naczynia potęgują tajemnicę zbrodni. Scotland Yard bezradny. Obłąkany morderca ciągle na wolności. Kolejne morderstwo. Skręcony kark i porozbijane bibeloty. Nie zgadzam się z gazetami, Watsonie. Z tego co wiem, Haxton Creeper nie jest szaleńcem, a jeśli nawet, to w jego szaleństwie jest metoda. A tę metodę z pewnością zapewnił Giles Conover. Uważasz, że porcelana ma skierować podejrzenia na jakiegoś szaleńca? Wręcz przeciwnie.
Ta porcelana wskazuje motyw, a tego żaden normalny człowiek nie umiałby ujawnić, nawet gdyby udawał szaleńca. Po co tłuc porcelanę? Morderca musi ją tłuc. Musi? Dlaczego? Może aby ukryć, że tłucze coś innego. W każdym przypadku ten sam przedmiot. Klucz, którego szukamy. Odłóż te gipsy, prędzej znajdziesz ten klucz wśród porcelany, jest jej o wiele więcej. Za dużo porcelany, a za mało gipsu. Dlatego podejrzewam, że porcelanę potłuczono, aby ukryć gips. Dziwne. Popatrz. Ptak. Szczerze mówiąc, sam o tym pomyślałem. Naprawdę? Jak miło, że o tym nie wspomniałeś. Co powiesz na to? Trójgraniasty kapelusz. Żołnierz? Bez wątpienia. Część popiersia. Wojskowy kapelusz. Późny wiek 18. Dziwne. To są skorupy z drugiego domu. Ram jest częścią piersi i medalem. Mogą być fragmentem tego samego popiersia. Identyczne. Ten sam gips, te same proporcje, te same ornamenty. Te części pochodzą z drugiego domu, a te z pierwszego. Robi się cieplej, Watsonie. Poczekaj, znalazłem coś. Nos, usta i kawałek brody. Pochodzą z trzeciego domu. Połóż je pod kapeluszem. Mały kapral we własnej osobie. Napoleon. Jedna figurka ułożona z fragmentów pochodzących z trzech domów. To samo popiersie w każdym domu? Odłóż te kawałki. Mówiłem ci, że porcelana miała coś ukryć. Po co rozbijać Napoleona? Pomyśl, Watsonie. Coś zostało ukryte w jednej z tych figurek. Coś, czego szuka Conover. Nie myślisz, że... Ależ tak, perła Bordziu. Skąd by się wzięła w figurce? Musimy się tego dowiedzieć. Musimy porozmawiać ze strażnikiem, który ścigał Conovera w dniu, gdy ukradł perłę. Weź kapelusz, wezwę taksówkę. Perła Bordziów? Po piersie Napoleona. Tutaj go złapałem, panowie. Biegł jak wystraszony królik, a ja zaszedłem go z tyłu i capnąłem. To nieprawda. Niech padnę trupem, jeśli to nieprawda. A może tutaj nie wszedł? Dość tego, wszedł czy nie. Szczerze mówiąc, to wskoczył tu. Ale przyłapałem go dokładnie tam, gdzie pokazałem. Proszę opowiedzieć dokładnie. Podbiegł tutaj, aż do tych drzwi. Czy były otwarte? Tak jak teraz. Gdy do nich dobiegłem, były zaryglowane. Spróbowałem więc oknem. Okno też było otwarte? Nie, wyłamałem je, gdy nagle otworzyły się drzwi i on wyskoczył. Wtedy aresztowałem go właśnie w tamtym miejscu. Jak długo go pan nie widział? Niecałą minutę, dlatego wcześniej o tym nie mówiłem. Myślałem, że to nieważne. Nieważne, człowieku? Przepraszam? Panowie, to nie sklep, lecz moja pracownia. Czym mogę... Ach, to pan. Złapał pan dziś jakiegoś złodzieja? Nie, właśnie tłumaczyłem coś panu Holmesowi. Dziękuję, Bates, to wszystko. Życzę miłego dnia. Panie Gelder, mamy mało czasu. Chodzi o ludzkie życie. Życie? Niech pan odpowie na moje pytania możliwie najkrócej. Gdzie byli pracujący tu robotnicy w ubiegły wtorek o 12:30? Mieli przerwę na lunch. Czy na tym stole suszyło się kilka popiersi Napoleona? Tak, skąd pan wie? Nieważne, ile ich było? Sześć. Takich jak ten Beethoven. Sześć popiersi Napoleona. Sześć, na pewno? Ani mniej, ani więcej? Tak, jestem pewien. Watsonie, podejdź do drzwi na podwórze i rób dokładnie to, co ci powiem. Zostaw laskę. Za kogo ty mnie masz? Za podwórzowego kota? Wyjdź na zewnątrz i zamknij drzwi. Pan niech stanie tam. Ja? Tak. Jesteś gotowy, Watsonie? Tak, Holmesie. Wejdź szybko. Zamknij drzwi. Zarygluj. Odwróć się. Dwa kroki do przodu. Stop. Poczekaj chwilę. Rozejrzyj się. Podbiegnij tutaj. Poczekaj. Popatrz na te mokre popiersia. Spójrz w stronę drzwi. Wyjmij monetę z kieszeni. Szybciej. Wetknij palec w jedną z gipsowych figurek. Szybciej.
Wyrównaj gips. Zalep dziurę. Wariaci. 54 sekundy. Wystarczy. Conover mógł zrobić to szybciej, ale robił to sam, a ty słuchałeś instrukcji. Chcesz powiedzieć, że tak jest. Conover wetknął perłę bordziów w jedną z sześciu mokrych gipsowych figurek Napoleona. Co? Panie Gelder? Co się stało z tymi figurkami? Nie pan pierwszy mnie o to pyta. Kto jeszcze pytał? Kobieta. Kiedy? W środę? Dzień po kradzieży? Tak. To Naomi Drake, Watsonie. Co pan jej powiedział? To samo, co panu, że je wysłałem. Tak, ale dokąd? Do sklepu artystycznego Amosa Hodera na Kensington Road. Watsonie? Jaka zachwycająca figura. Przepiękna. Naprawdę? Dlaczego? Bo tak mówię. Udawaj, że cię interesuje. Świetna rzeźba, Holmesie. Zachwycająca figura. Przepiękna. Usiądź tutaj. Usiądź. Nie wpuszczaj nikogo, ani nie wypuszczaj. Proszę obsłużyć pana, panno Bettinger. Tak, panie Hodder. Proszę mi wybaczyć. Co tym razem pani zbiła? Skąd to zamiłowanie do tłuczenia? Nie zasługuje pani nawet na połowę wynagrodzenia. To przez mój słaby wzrok. Nic na to nie poradzę. Co teraz pani zbiła? Kopenhaską wazę? To już cztery. Wczoraj był lecący Merkury i dwa Napoleony pierwszego dnia. Nie stłukłam żadnego Napoleona, były już zbite. Czym mogę panu przeszkodzić? Proszę mi wybaczyć. Czym mogę panu służyć? Nazywam się Sherlock Holmes. Prowadzę prywatne śledztwo w związku z popiersiami Napoleona, które pan kupił u George'a Geldera. Rozumiem, że w środę rano miał pan sześć figurek. Tak jest, panie Holmes. Chyba pan mówił, że przez przypadek dwa popiersia się zbiły. Przez przypadek. To ta niezdarna dziewczyna. Bridget, otwórz te wazy na półkę, zanim je potłuczesz. Zamieć te skorupy. Tak, panie Hodder. Niech pan nie będzie dla niej taki srogi. Wypadki chodzą po ludziach. Mówił pan, że dwa popiersia stłukły się w sklepie. Trzecie nabył major Harker, czwarte panna Carey, a piąte pan Thomas Sandover. Tak, przez straszny zbieg okoliczności wszyscy oni... To nie był zbieg okoliczności. Na Boga. Co się stało z szóstym popiersiem? Sprzedałem je, tak jak pozostałe. Pamięta pan komu? Jakiemuś doktorowi. Mam jego nazwisko w książce handlowej. Nie mam pamięci do nazwisk. Gdzie ta książka? Ach, jest. Zobaczmy, to była środa lub czwartek. I co? Wszystko na najlepszej drodze. Na szczęście dotarliśmy tu przed Naomi Drake. Proszę, sprzedałem je doktorowi Josephowi Caldicott, North Burnham Road 13. Tego właśnie szukałem. Zapisz ten adres, Watsonie. Masz ołówek? Doktor Joseph Caldicott. Czy to pan zapisywał ten adres? Proszę się dobrze przyjrzeć. Tytuł napisałem ja, ale resztę Jane. To fałszerstwo. Użyła korektora i wpisała nowe nazwisko. Może przypomni pan sobie, jak nazywał się ten doktor? Nie mam głowy do nazwisk. Było bardzo podobne do tego. Sprytna diablica. Wpisała podobne nazwisko, żeby pana zmylić. Czy ten telefon ma numer wewnętrzny? Tak. Co chcesz zrobić, Holmesie? Cicho. Miałeś rację, Giles. Udało się. Zaraz pojedzie na drugi koniec miasta. Tak, zaraz wychodzę. Dziękuję, kochanie. To właśnie chciałem wiedzieć. Zaraz zaczynam. Spotkamy się za dwie godziny. Tam, gdzie zwykle.
Oczywiście, że tu jest. Siedzi tuż obok mnie. Więc spotkam się z tobą dopiero, jak się go pozbędziesz. Nonsens. Jego oddanie dla ciebie jest wzruszające. Powtarzam, że nie zniosę jego obecności. Giles? Tak, kochanie? O co chodzi? Myślałam, że się rozłączyłeś. Prawie. Wydaje mi się, że to jakiś inny doktor. To samo nazwisko, ale nie ma go w książce telefonicznej. Jesteś pewna, że podałaś mi dobre nazwisko? Oczywiście. Doktor Julian Bancourt. Chelsea Place 18. Dziękuję, kochanie. Nie martw się Creeperem. Zajmę się nim. Watsonie, skontaktuj się z doktorem Julianem Bancourt. Powiedz mu, żeby poszedł ze swoim popiersiem Napoleona na najbliższy posterunek policji. Schodź, Naomi. Czekam, żeby cię złapać. Myśli pan, że jest taki sprytny? Nie złapie mnie pan. Schodź na dół. O co jestem oskarżona? Handel zapałkami bez pozwolenia. Proszę ją zakuć. Jest wspólniczką w trzech morderstwach. Może w czterech. Zostaw mnie. Nie możesz mi tego zrobić. Nie ma nikogo. Słyszę dzwonek. Jedź wolniej. Nie chcę, żeby zatrzymali nas z naszym pasażerem. Siedzi całkiem cicho. Co robi? Trzyma puderniczkę Naomi. Zostań tu, dopóki cię nie zawołam.
Doktorze Boncourt? Czego pan chce? Nie widzi pan, że pracuje? Zajmę tylko chwilkę. Chciałem zapytać, jak pan się tu dostał? Kim pan jest? Również jestem bardzo zajęty. Podobno kilka dni temu kupił pan popiersie Napoleona. Chciałbym je zobaczyć. O czym pan mówi? Proszę stąd wyjść, bo zadzwonię na policję. Odejdź od telefonu. Gdzie jest popiersie? Niestety zbiło się. Zbiło? Tak. Kawałki leżą tam, w pojemniku. Nie znajdzie pan tam jednak perły Borgiów, Conover. Rzuć broń. Popiersie jest całe i bezpieczne. Ciągle robi mi pan niespodzianki, panie Holmes. Odwróć się do ściany. Nie podoba mi się twoja robota, Conover. Widziałem jej próbki w Anglii i na kontynencie. Nie lubię też twojego zapachu. Zapachu podziemia, słodkiego zapachu zepsucia. Nie zabijałeś ani nie rabowałeś dla zysku, jak inni przestępcy. Uwielbiasz okrucieństwo. Byłoby lepiej, gdybyś zniknął z tego świata. Dałoby mi to wielką przyjemność. Nie ruszaj się. Ręce do góry. Nigdy bym nie pomyślał o rozłączeniu tych kabli w Muzeum Królewskim, gdybyś sam mi tego nie pokazał. Mówi się, że naśladownictwo jest najszczerszym komplementem. O tak, uwielbiam uczyć się od starych mistrzów. Gdzie jest ta figurka? Doktor Boncourt zaniósł ją na policję. To marne kłamstwo. Nie wypuściłbyś jej z rąk. Bałbyś się, że doktor Boncourt spotka nas po drodze. Nas? Tak, wiesz, kogo mam na myśli. Creeper? Creeper! Nie ruszaj się. Idź do pokoju na górze. Do tego z oszklonymi drzwiami. Wiesz, czego szukać. Jeżeli po drodze spotkasz doktora Boncourta, złóż mu uszanowanie. Będziesz za to wisiał, Conover. Tak jak Naomi Drake. Wiesz, że złapali Naomi Drake? Szkoda. To jej sprawa. Nie, to twoja wina, Conover. Wszystko przez ciebie. Biedna Naomi. Nie ruszaj się. Na twoim miejscu nie mówiłbym o tym Creeperowi. Nie spodobałoby mu się, że ją zdradziłeś. On za nią szaleje. Naomi to bardzo ładna dziewczyna. Chcesz mnie przestraszyć, Holmes. Nic z tego. Nie mają nic na Naomi. Wypuszczą ją. Niestety nie. Straciła głowę, gdy ją otoczyli. Złapała duże nożyce i zabiła doktora Watsona. Powieszą ją za to. Wszystko przez ciebie. Ty ją w to wciągnąłeś i nie zrobisz nic, żeby jej pomóc. Zawiśnie na swojej delikatnej szyi. Oprawcy chwycą jej piękne ciało i wrzucą do niegaszonego wapna. Cofnij się. Słyszysz? Strzały. Mocniej, z całych sił. Mocniej. Dzięki Bogu, Holmes. Pozwólcie, panowie.
Gdzie jest Boncourt? Bezpieczny. Lestrade, niech pan kogoś wyśle na górę. Niech powie doktorowi Boncourt, że wszystko w porządku. Tylko delikatnie. To starszy człowiek, ma słabe serce. Dlatego nie kazałem mu opuścić domu. Dobrze, na górę. Gdyby wpadł na Conovera i Creepera... Conovera i kogo? Creepera, drogi Lestrade. Uważał go pan za zmarłego. Gdzie on jest? Znajdzie go pan w laboratorium. Conovera też. Rewolwer nie będzie potrzebny, kajdanki też nie. Załatwiłeś ich, tak. Znaleźli po piersie? Nie. Co z nim zrobiłeś? Miałem mało czasu, więc schowałem je w miejscu, w którym Conover nigdy by go nie szukał. Prawie się o nie otarł, gdy wchodził. Zachwycające. Perła Borgiów jest w środku? Jeśli nie, przejdę na emeryturę i będę hodował pszczoły w Sussex. Jest tutaj. Najowisza. Perła Borgiów. Pochłonęła kolejne 5 ofiar. Dobrze, że Conover był jedną z nich. A kim jest Conover? Symbolem chciwości, okrucieństwa i żądzy władzy, które na przestrzeni wieków były motorem zbrodni. Ta walka będzie trwała, Watsonie. O perłę, królestwo... Może nawet opanowanie nad światem, dopóki w każdym z nas nie wypali się chciwość i pożądanie. Gdy ten czas nadejdzie, może nawet ta perła zostanie oczyszczona. Opracowanie wersji polskiej, Pan Film Studio. Tekst Piotr Zieliński. Czytał Stanisław Olejnicza.